Dzień dobry, Julia Czekowska z tej strony. Właśnie pomyślałam sobie, że teraz jesteście na kwarantannie, że zaraz wyjdzie na karantynie i macie mało ruchu. I dzisiaj nauczymy się nowych słów i będą takie zadania ruchowe. Więc będę czytać i proszę robić. Wykonywać to zadanie, o którym mówię. Fred, przestań, chłopaku, chodź tutaj, będziemy uczyć dzieci. Więc tak, zaczniemy. Zakręć kuparkiem jak kaczka. Jak kaczka kręci kuparkiem. Zróbcie to. Psu ogonek, a u ptaków kuparek. Zrobiliście? Dobrze. Szczyp jak krab. Jak szczypie krab? Znacie? Zróbcie to. Jest? Dobrze. Zwiń się jak kot. Jak skrócicie kotek, kluboczek? Znajdę? Zrobić tak. Jest? Dobrze. Skacz jak żaba. Skacz jak żaba. Jak skacze żaba? Wykonujecie? Dobrze. Następny obrazek. Tak. Wyprostuj ręce i nogi jak ośmiornica. Ośmiornica. Wysmnich. Tak, ośmiornica. Jest? Dobrze. Biegaj jak pies. Jak biega pies? Znacie? Mój Fred może wam pokazać. Jest? Tak? Dobrze. Wyciągnij się jak żyrafa. Tak wysoko. Potrzebnie się wyciągnąć, tak? Jest? Dobrze. Lataj jak nietoperz. Nietoperz. Nowe słowo. Nie znacie. Co to takie nietoperz? Nietoperz to każan. Więc proszę latać jak nietoperz. Nietoperz. Jest? Tak? Pływa jak ryba. Pływa jak ryba. Jak pływa ryba? Zróbcie tak. Jest? Dobrze. Przestań, chłopaku. Tarzaj się jak świnka. Jak się tarza świnka w błocie? Zrobicie tak? Świnie się tarzają w błocie. Świnka, świnia. A jak się nazywa kaban? Dzik. Jest taki wierszyk, znacie jego? Że dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Tak? Fredu, na nas patrzą dzieci. Zrobiliście? Tarzaliście się jak świnka? Dobrze. Kiwaj się jak pingwin. Jak się kiwa pingwin? Z nogi na nogu. Pingwin.
Teraz nie wiem, czy znacie. Wspina się jak wiewiórka. Wiewiórka. Jak się wspina? Wiewiórka. Wilka. Wiloczka. Jest? Dobrze. Skradaj się jak lis. Jak się skrada lis? Tak cichutko podchodzi. Tak? Jest? A teraz tak. Zrób śmieszną minę jak małpka. Małpka, zróbcie śmieszną minę. Jak zrobicie? Jest? Dobrze. Zakręć się jak pszczoła. Zakręć się jak pszczoła. Udało się? Jak się kręcą pszczoły? I powtórzcie to słowo. Pszczoła. Pszczoła. Tak? Jest? Dobrze. Pełza jak łącz. Jak pełza łącz? Jak pełza jest zmija? Zróbcie tak. Udało się? Tak? Moi drodzy, na zadanie domowe poproszę nauczyć się nowych słów. Czyli chyba wiewiórka było nowe słowo, tak? Wiewiórka, nie topesz, nie topesz. Pszczoła. Tak? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!